Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Siwek i reprezentuję BNP Paribas Bank Polska. A naszym gościem i Państwa gościem jest dzisiaj Justyna Wysocka-Golec, partner w dziale doradztwa biznesowego Zespół do spraw zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Justyna, spotykamy się już drugi raz w kontekście rozmowy o tym, co jest ważne, jak transformować biznes w kierunku modelu bardziej zrównoważonego. I tak może trochę na początek, żebyśmy też określili sobie, jak ten rynek jest w tym momencie ustrukturyzowany. I tak jak ja na to patrzę, to mamy takie, nazwijmy to umownie, trzy presje. Pierwsza to jest taka presja typowo regulacyjna, drugą presją jest presja rynkowa i tutaj bym zaliczył mojego odbiorcę i konsumenta. I trzecią presja jest kwestia instytucji finansowych. Tutaj mam na myśli zarówno banki, instytucje ubezpieczeniowe, jak i inwestorów finansowych. Które z tych presji, jak uważasz, są najistotniejsze z perspektywy prowadzenia biznesu, jego rozwoju, jego transformacji i jak one będą też ewoluowały z punktu widzenia dostosowania się do tych presji? W mojej ocenie najważniejszą kwestią jest ta kwestia rynkowa i tego, że biznes musi się rozwijać, patrząc na oczekiwania konsumentów i nie da się zrobić biznesu z sukcesem, jeżeli nie będziemy czujni na to z jednej strony, bo myśląc rynek, myślę z jednej strony konsumenci i to, jak im się zmieniają oczekiwania w stosunku do tego, jakie sprzedajemy produkty, to jest ta kwestia zmiany diety, bo już jest coraz bardziej świadomy konsument, że to, czy wybiera białko roślinne, czy zwierzęce, ma znaczenie i dla zdrowia, i dla planety. I pokazują, jak pokazują badania rynkowe, obie te kwestie są znaczące dla konsumentów. I jeżeli kwestia zdrowia, ona gdzieś tam się utrzymuje i ten trend się utrzymuje, i jest wzrost, ale nie tak znaczący, to w kwestii tego, że mój wpływ na klimat, mój wpływ na środowisko, to już jakby ten wybór, gdy podejmujemy decyzję przy półce sklepowej, ma znaczenie. I to jest jakby jedno. Druga to jest, jeżeli mówimy o rynku jeszcze, jakby tutaj, to co robi konkurencja. To też nie da się prowadzić sukcesem biznesu, jeżeli nie rozglądniemy się wokół, sprawdzimy, co robi konkurencja, bo może się okazać, że dla mnie nierozglądanie się może być zabójcze, bo już mnie wyprzedzili, już oni dostosowali swoje modele biznesowe do tego, co się dzieje. A co się dzieje? No właśnie, presja regulacyjna, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy się przetransformować, bo mamy być Europą zeroemisyjną, no to te regulacje wtłaczają nas w coraz więcej obowiązków. Po pierwsze obowiązków związanych z raportowaniem, ale też po drugie związanych z pewnymi działaniami tutaj w sektorze spożywczo-przemysłowym, czy w ogóle produkcji rolnej, to ma szczególne znaczenie, bo oprócz tych celów dekarbonizacyjnych są też te polityki rolne, jest też strategia od pola do stołu i tam też już są wprost cele związane z ograniczeniem użytkowania nawozów, czy ta presja związana ze zwiększeniem bioróżnorodności. No i trzecia presja, o której mówiłeś, presja finansowa, dlatego że instytucje finansowe mają swoje regulacje, one też muszą się wywiązać ze swoich regulacji w związku z pakietem Fit for 55, więc one muszą wymagać od swoich klientów także zajęcia się, ustosunkowania się do kwestii zmian klimatu, do wprowadzenia pewnych zasad raportowania, zbierania tych danych, ale też ustanawiania celów, bo jakby raportowanie ma na celu po prostu ujednolicenie wspólnego języka, mówienie o tym samym, mówienie o tych samych KPI-ach, ale to, co też jest podnoszone i przez instytucje finansowe i w ramach sprawozdawczości, to postawienie sobie celów redukcyjnych, postawienie sobie pewnych KPI-ów w tym obszarze. To ja tylko może dodam, bo też trochę płynnie przechodząc do drugiego pytania, że to też nie jest kwestia takiego trochę compliance'owego podejścia, jeżeli mówię o tych regulacjach i tym raportowaniu. To jest kwestia tego, żeby ten biznes efektywnie przetransformować, a raportowanie jest tylko konsekwencją, żeby to był ten wspólny mianownik. Natomiast faktycznie, jak się rozmawia z biznesem, to ci, którzy transformację rozpoczęli i ją konsekwentnie realizują, oni mówią, że ona jest po prostu efektywna, że to się przekłada na większą efektywność mojego biznesu, to jest konkretny cash, a jednocześnie przewagi rynkowe. I teraz mówiąc, wracając do tego pytania, o które chciałem teraz zadać, czyli wiemy już, że dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli CSRD, została wprowadzona w grudniu 2022 roku i państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 18 miesięcy, aby tą dyrektywę zaimplementować do porządku krajowego. I co kolejne w kontekście tego, jak to nazwaliśmy, wspólnego mianownika, aktualnie na poziomie unijnym trwają prace nad
z definiowaniem SRS-ów, czyli standardów zrównoważonego raportowania, w tym również dla sektora spożywczego, bo te SRS-y będą sektorowe. Tak, one będą stosowane do danego charakteru działalności, żeby one nie były zbyt generyczne, żeby ten wspólny mianownik był prawdziwie wspólnym mianownikiem. No i teraz przechodzę do pytania, jak ważne z punktu widzenia szacowania śladu środowiskowego, bo tylko nie ograniczajmy się tylko do śladu węglowego, tylko do emisji, jest liczenie, chociaż może dzisiaj lepszym słowem jest szacowanie właśnie śladu środowiskowego i już uwzględnianie tych dyrektyw i tych praw, które już mamy zaawansowane dla, znowu powtórzę, przetrwania na rynku. Cieszę się, że w ogóle zacząłeś od tego i powiedziałeś o tym, że to nie tylko zmiany klimatu i nie tylko ślad węglowy, bo w pewnym momencie było takie skupienie na tym śladzie węglowym, bo on jest rzeczywiście wyzwaniem, jest takim pierwszym indykatorem w związku też z tym, o czym się mówi, zmianach klimatu i tej zbliżającej się katastrofy klimatycznej. Ale teraz już wiemy, że nie wystarczą działania w tym obszarze, żeby ją zatrzymać, że to także w ramach całego ekosystemu musimy mówić o gospodarce obiegu zamkniętego, o bioróżnorodności, o śladzie wodnym, bo to wszystko się wiąże i jest, wynika i jest w konsekwencji jedno po drugim, więc co do tego, jak to mierzyć i czy warto to mierzyć i jak ważne jest w ogóle mierzenie, bardzo ważne, dlatego że są SRS-y, o których wspomniałeś i one są i jest zestaw wskaźników ogólnych i zestaw wskaźników branżowych, sektorowych. No więc firmy muszą jakby w ramach tego takiego zestawu wybrać te, które są dla nich istotne i konsekwentnie rok do roku raportować pewne wartości. No i teraz jeżeli nie policzymy czy to śladu wodnego, czy śladu węglowego w sposób prawidłowy, nawet jeżeli to jest szacowanie, bo zdajemy sobie sprawę, że w pierwszym roku, drugim, trzecim to jest bardziej szacowanie niż liczenie, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli policzymy i okaże się, że ta metoda, którą przyjęliśmy jest nieprawidłowa, mamy bardzo duży rozdźwięk, to jak zaplanować działania redukcyjne? Bo przecież my to dlatego to robimy, jednym z celów jest, bo na tej podstawie planujemy swoje działania redukcyjne, a działania redukcyjne to są inwestycje. Jednym z działań redukcji są wprost jakiś plan inwestycji, więc jeżeli nasze inwestycje oprzemy i osadzimy w tych nieprawdziwych danych, nieprawidłowych danych, to może się okazać, że po wszystkim wykonaliśmy daną inwestycję, ale ona nie przyniosła redukcji oczekiwanej. I co wtedy? I wtedy okazuje się, że nasza inwestycja rozmija się z naszymi założeniami, a przecież cały nasz model transformacji opiera się na tej inwestycji. I nie jesteśmy w tym miejscu, których się spodziewaliśmy. I mamy problem nie tylko z tą daną inwestycją, ale także z całym naszym modelem biznesowym, bo przecież chcieliśmy się transformować. I jak mówimy o transformacji i o tych krytycznych obszarach, to jak popatrzymy na firmy spożywcze, to około 70% ich całego śladu środowiskowego pochodzi z produkcji tej pierwotnej, z dostawców produkujących, dostarczających do firmy produkty rolne. I to od tego obszaru powinny firmy spożywcze zacząć swoje plany redukcyjne, czyli policzyć, ustalić KPI-e i następnie monitorować sposób dochodzenia do tych redukcji. I teraz, Justyna, czy narzędzia tego typu pozwalające właśnie obliczać i jednocześnie konsekwentnie redukować cele środowiskowe są wartością dodaną dla firm spożywczych? Jeszcze zacznę od tych danych, pokazując też trochę faktów, bo rzeczywiście ta produkcja rolno-spożywcza odpowiada za 1/4 emisji światowej globalnej i te 25%, to 14% z tego pochodzi z uprawy, czy w ogóle z uprawy rolnej, natomiast 10% z tym, z użytkowaniem ziemi, ze zmianą użytkowania ziemi, ewentualnie właśnie z wylesianiem. No i tak skupiając się na tej części związanej z produkcją rolną, no to tutaj znowu głównymi takimi kontrybutorami emisyjnymi jest produkcja wołowiny i tutaj to są te procesy, które są związane z przeżuwaczami, z ich przemianami żołądkowymi, z wydalaniem, no i potem ze sposobem zagospodarowania tego typu odpadów. No i tu jest dużo miejsca do zrobienia, do zagospodarowania, zwłaszcza, że emisje z tym związane
planet są głównie emisje metanu, a metan jest 28 razy bardziej aktywnym gazem niż dwutlenek węgla i bardziej szkodliwy dla atmosfery, to z jednej strony, a z drugiej strony jest stosunkowo szybko, można krótszy ma czas aktywności w atmosferze, w związku z tym te działania w tym obszarze szybko się nam mogą przyczynić do globalnej zmiany. W związku z tym, po pierwsze, zastanawiamy się nad metodami, co możemy zrobić, żeby tym zarządzić. No a druga rzecz to to, że kilkanaście procent emisji to są nasze emisje własne. Zdecydowana większość, ponad 80% emisji, to są te właśnie wspomniane przez Ciebie emisje w łańcuchu. Tak, tylko to jakby przerywając, że 80%, żeby nie było rozjazdu z tymi danymi. 80% to jest upstream, downstream w zakresie, w skopie trzecim. Mhm. Natomiast tu miałem na myśli, żeby tak jak powiedziałeś, no land use i produkcję pierwotną. Stąd też moje 70, a nie 80 parę, czy nawet tak. 90, tak, tak, żeby, tak, żeby widzowie tak, nie myśleli, że nie mamy porządków danych. Tak. Tak, rzeczywiście, więc jakby tutaj nie da się ograniczyć emisji, za którą bierzemy odpowiedzialność, bo jakby zgodnie z SRS-ami wspomnianymi wcześniej, jest, czy w ogóle dyrektywą o łańcuchu dostaw, jesteśmy odpowiedzialni za cały łańcuch dostaw, nie tylko za nasze emisje, tylko właśnie za emisje naszych dostawców, za też emisje w downstreamie, czyli co się dzieje potem z naszym produktem. No ale skupiając się teraz na tych dostawcach, to pierwszym krokiem i zawsze jest ta edukacja. Dużo trudniej jest wprowadzić zmiany bez edukacji, bez tego, żeby dostawcy zrozumieli, dlaczego to mają robić i że wspólnie działamy, że wspólnie sobie stawiamy jakieś cele i w tym obszarze zarządzamy emisjami. No ale żeby zarządzić tymi emisjami, znowu musimy je policzyć, musimy wiedzieć, za jaką część danych odpowiada danych dostawca, czyli ile tej emisji wnosi ze sobą, no bo musimy ich jakoś w jakiś sposób zwymiarować też właśnie pod kątem emisyjnym, czy to emisji dwutlenku węgla, czy właśnie na przykład śladu wodnego. To teraz wrócę do tego pytania, na które trochę może uciekła odpowiedź. Na ile tego typu narzędzia właśnie pozwalające liczyć ślad środowiskowy, liczyć ślad wodny, czy emisyjność danej produkcji, jak nasza wspólnie wypracowana agroemisja, są wartością dodaną właśnie w tego typu projektach, których celem jest poprawa efektywności i redukcję emisyjności. I tutaj dlaczego też o to dopytuję? No bo tutaj wydaje mi się, że to, co jest ekstremalnie ważne, to jest jakość danych i weryfikacja tych danych, tak żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że powielamy w modelach pewnego rodzaju generyczne dane, które nie mają swojego naukowego uzasadnienia. No to o tym już też trochę wcześniej powiedziałam, że jeżeli będziemy stosować zbyt ogólne dane, zbyt generyczne, no to odpowiedź, którą uzyskamy, będzie marnej jakości, a na tej podstawie robimy inwestycje i to są te nasze emisje. Ale to samo i ta sama sytuacja jest analogiczna w przypadku dostawców. Jeżeli zastosujemy generyczne dane, niewiarygodne dane, to nie jesteśmy w stanie zmapować swoich dostawców, a to jest ważne, żeby podjąć jakieś działania w tym obszarze, najpierw musimy uzyskać ten pełny obraz emisyjny naszych dostawców, wybrać sobie tych najbardziej emisyjnych i z nimi być może przepracować jakieś cele emisyjne, postawić sobie cele emisyjne, rozpocząć pewne działania i zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli dany dostawca wnosi nam kilka procent emisji, a zupełnie inaczej, jak wnosi kilkadziesiąt procent emisji, to wtedy inaczej pracujemy, inaczej wyglądają też nasze kontrakty i wzajemne zobowiązania, więc jakby to jest kluczowa sprawa, żeby wiedzieć, którzy to są, żeby zrobić sobie takie mapowanie. A żeby zrobić mapowanie, potrzebne są nam właśnie narzędzia, które nam to umożliwią. Pierwsze takie, które mają wiarygodne, zaszyte, już mówiąc tak jak takim językiem informatycznym, zaszyte wskaźniki, które pozwalają nam w ogóle na to szacowanie. No też jakby wiarygodność firmy, która wydaje tego typu kalkulatory, też jest niebagatelna, no bo to też za wami stoi cała reputacja banku i to, że udostępniając takie narzędzie, zakładamy, że one są wiarygodne. Myślę, że warto tu wspomnieć o tym narzędziu, nad którym wspólnie pracowaliśmy, dlatego że naszym celem było właśnie rozwiązanie pewnych problemów, które pojawiają się w branży. Czyli brak odpowiednich narzędzi dedykowanych dla tego sektora, bo narzędzia, które istnieją na rynku,
często są bardzo generyczne, a tutaj potrzebne jest takie skupienie na branży, zrobienie dedykowanego narzędzia dla branży i to jest jedna z korzyści z używania tego narzędzia, ale drugie to jest ta wiarygodność, bo zrobiliśmy to wspólnie też z Cool Farm Alliance w ramach tych prac, więc jakby całe metodyki obliczeniowe plus wskaźniki to jest coś, co jest na najwyższym światowym poziomie i tego warto używać, bo to jest to też, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Jeżeli będziemy znowu mieli nie taką jakość danych, nie takie wskaźniki, to odpowiedź, którą otrzymujemy, ona też może niewiele dla nas znaczyć. Natomiast jeżeli użyjemy narzędzia, które dba o to, żeby te dane były zawsze aktualne, o to, żeby były dopasowane dla danej branży, to wtedy odpowiedź, którą uzyskujemy, jest dla nas wiarygodna, jest taka, która pozwoli nam też planować inne działania, bo jakby policzenie śladu węglowego to jest świetny pierwszy krok i właśnie temu przyświecało też, to też było naszym celem, gdy to otworzyliśmy, żeby każdy mógł wykonać ten pierwszy krok, żeby zobaczyć, zmapować sobie te emisje, zobaczyć jaka jest ta wielkość mojej emisji, żeby potem na tej bazie móc zaplanować strategię dekarbonizacji, no i też podkreślając to właśnie dla danego sektora. To jak jesteśmy przy tym temacie tutaj dekarbonizacji i liczenia śladu węglowego, tylko powiem, że jesteśmy przed dzień uruchomienia kalkulatora dla liczenia emisyjności produkcji trzody chlewnej. Tak tylko w kontekście, o czym wspominałaś, mówiąc o naszej wspólnym projekcie kalkulatora dekarbonizacyjnego. A teraz już wracając do kolejnego pytania. To wydaje się, że lokalność dostaw surowca paszowego w kontekście produkcji żywca wydaje się być ważna z punktu widzenia redukcyjnego, żebyśmy nie opierali całego modelu biznesowego na imporcie z Ameryki Południowej surowców paszowych, które wiemy, że są oparte o rabunkową politykę, gospodarkę glebowo-leśną. Jak istotna jest transformacja biznesu paszowego w kierunku bardziej lokalnego i jakie to może jeszcze przynieść inne pozytywne efekty? Tutaj wiesz, że już trochę nakierowuję pytanie, ale zostawiam oczywiście odpowiedź Tobie. Tak, rzeczywiście rozmawialiśmy o tym przy okazji poprzedniego pytania i jeszcze poprzedniego, dlatego że ślad węglowy i zwymiarowanie tego, skąd mamy paszę, pomaga właśnie to ocenić, czyli służy do tego, żeby ocenić, czy to dobrze, czy źle dla środowiska i to jest taka jego miara, więc wracając do tego, czy jak zastosujemy dane generyczne, to nam to nie wyjdzie. Nie będziemy w stanie powiedzieć, który dostawca, jaki ma ten ślad węglowy, niezależnie od tego, skąd on nam dostarcza tą paszę. Natomiast jeżeli zastosujemy i wskaźniki, i przeliczniki, wejdziemy głębiej w dane, to już jesteśmy w stanie taką odpowiedź uzyskać i będziemy w stanie zwymiarować to śladem węglowym. I to jest jakby jedna z rzeczy, dlaczego warto stosować wiarygodne źródła danych, schodzić głębiej w dane, chociażby po to, żeby sobie ocenić dostawców. Ale teraz, jak już ich ocenimy? Wiemy jak. To są działania redukcyjne, które możemy jako taki producent trzody chlewnej sami podjąć, zadać sobie pytania, skąd mam energię, jakie właśnie, czy mogę ją zamienić na jakieś inne źródło energii, jak wygląda mój transport i czy mogę coś z tym zrobić, poszukać źródeł emisji, namierzyć źródła emisji swoje i zastanowić się, jak mogę zmniejszyć tą emisję w ramach swojej działalności. I to jest jedna rzecz. Ale druga, no to właśnie ten łańcuch wartości i tutaj w ostatnich czasach używamy, coraz popularniejsze się staje i coraz większą karierę robi takie określenie rolnictwo regeneratywnego. To jest taki szereg praktyk, które właśnie mają na celu zwiększenie tego węgla organicznego w glebie, no, poprawę bioróżnorodności, poprawę tej retencji gleby, uzdrowienie gleby, bo to, co poprzez intensywną produkcję rolniczą osiągnęliśmy, to że to jest taki wyjałowienie gleby, taki materiał, który bez nawozu już nic nam nie urośnie. Czyli nie importujemy bezpośrednio, tylko mamy wpływ na swój łańcuch wartości. Sami jesteśmy w stanie dostarczać część swojego tego wsadu do pasz. Jednocześnie robimy to praktykami rolnictwa regeneratywnego, więc to powoduje, że zmniejszamy swój ślad środowiskowy, łamany ślad węglowy. Jakby też trochę parafrazując, nasz model biznesowy oparty tylko na finansach mówi nam,
jak najtaniej. Tak. Chociażby to był drugi koniec świata, musi no, być jak najtaniej. Jest efektywnie najtańszy. Tak. Tak. Natomiast jeżeli już zaczynamy wymiarować swój biznes śladem węglowym, chociaż teraz też są takie koncepcje już true cost czy true value. Nie wiem, czy słyszałeś, że w Danii otworzył się sklep, który oprócz tego, że ma cenę, to jeszcze ma cenę wyrażoną w koszcie całym środowiskowym. I to już teraz taka mozzarella kosztuje 90% więcej niż zwykła mozzarella. Tak, tak. Właśnie. Więc jakby jeżeli zaczynamy wartościować i dostawców, i to, co robimy, i właśnie ten model biznesowy opieramy na prawdziwe wartości związane z tym wpływem na środowisko, to wybieramy lokalnych dostawców. Jak najmniej transportu używamy. Wybieramy tych, którzy właśnie prowadzą swoje praktyki zgodnie z rolnictwem regeneratywnym, bo ten wymiar potem środowiskowy dla nas jest korzystniejszy. Te KPI-e właśnie, które sobie do tego dostawiamy, one są lepsze. No będzie to trudny chyba proces, bo generalnie ten model produkcji zwierzęcej jest bardzo mocno oparty na tym imporcie z Ameryki Południowej. Ale też, żeby nie wchodzić za głęboko, i teraz bym przeszedł do drugiego wątku związanego z rolnictwem regeneracyjnym, czyli chciałem spytać o kredyty węglowe. Jaka rola w planie redukcyjnym tego typu narzędzia? Co to są kredyty węglowe? To już mówiliśmy podczas ostatniego naszego spotkania, więc już nie będę do tego wracać, ale to, co się zmieniło od naszego też ostatniego spotkania, to te nadużycia, które zaistniały na rynku związane z offsetami węglowymi, one zaczęły już jakiś tam czas temu, okazało się, że są, a teraz zaczynamy nad tym pracować. Co zrobić, żeby one się nie powtórzyły? Jeden z kierunków jest właśnie insetting, czyli szukanie możliwości generowania tego typu kredytów węglowych w swoim łańcuchu wartości. No i jednym z oczywistych kierunków jest właśnie rolnictwo regeneratywne i zdolność do tego, że w ten sposób powstają kredyty węglowe. Powstają one po pierwsze, gdy przestawiamy się na to rolnictwo regeneratywne, to zwiększamy ilość pochłanianego dwutlenku węgla, wiążemy go trwale w glebie i to jest jedna rzecz. Druga to, jeżeli używamy mniej nawozów, jeżeli mniejszy transport jest potrzebny, jeżeli właśnie nie prowadzimy tego rolnictwa z głęboką orką, to zatrzymujemy ten dwutlenek węgla w glebie, plus unikamy emisji związanej na przykład z wyprodukowaniem nawozu, więc to jest bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób szukamy tych kredytów węglowych u siebie. Myślę, że to, co się teraz też dzieje na rynku, firmy dyskutują, czy właśnie iść w insetting, czy w ogóle się odwrócić od offsetów, jest dobrym, bo zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy myśleć o tym, co dla danej organizacji jest najlepszą formą, i myślę, że całkowite odwrócenie się od offsetów nie jest możliwe, dlatego że nie osiągniemy zeroemisyjności w ogóle bez offsetów. Natomiast tak i tak myślę, że ten ruch taki Nestle, który powiedział, naciąłem się na offsety, kupiliśmy za dużo tych z projektów leśnych, które okazało się, że nie istnieją. I skupienie się na insettingu też nie do końca jest, i kompletne negowanie offsetów też nie do końca to jest to. Gdzieś tam rynek musi złapać równowagę, bo jeżeli oni powiedzą, nie finansujemy już projektów dobrych, bo to trzeba powiedzieć sobie, że trzeba zrobić te projekty sprawdzone, zweryfikowane przez niezależną trzecią stronę, te, które mają udowodnioną dodatkowość i tak dalej, to jednak ktoś tą redukcję robi. Globalnie dla świata to jednak jest jakaś strata, że takie Nestle nie pomaga redukować emisji, nawet jeżeli to jest drugi koniec świata. Tak, ale tutaj używałeś tego nowego, trochę powiem, że nowego słowa, czyli insetting, a nie offsetting, bo z nim żeśmy się chyba trochę obyli. I przykład Nestle też pokazuje, że on sobie może pozwolić na ten projekt insettingowy, tak? Ponieważ on w swoim łańcuchu wartości ma dostawców, którzy są w stanie trwale redukować swoje emisje. Jeżeli masz produkcję inną niż taką związaną z glebą, jest to projekt o wiele trudniejszy i wtedy jesteś skazany trochę na offsetting. Ale jeszcze trochę ubiegłaś moje pytanie, bo właśnie chciałem spytać, jak wygląda ten rynek obecnie. Już powiedziałaś trochę faktycznie o tych sprawach związanych z nietransparentnością, czy wręcz, nazwijmy to, przekrętami, tak, związanymi z tym rynkiem, ale jeszcze trochę tak pod kątem naszych widzów, rozmawiamy po polsku, co słychać w Europie pod tym kątem, jak Polska się różni, jak byś to oceniła? Pracujesz w firmie, która ma taki globalny view, jak to się po polsku mówi. Jak oceniasz, gdzie jest Polska versus te kraje Europy Zachodniej? No bo de facto z perspektywy producentów polskich spożywczych czy rolnych,
to Europa jest naszym głównym rynkiem odbiorczym. Tam trafia prawie połowa naszej produkcji rolno-spożywczej. My jeszcze nie otworzyliśmy się na offsety. To są na razie przykłady pojedyncze firm, które decydują się na to, żeby pokazać swoją zeroemisyjność. Nie czują jeszcze tego, że to jest dla nich ważne i to jest dopiero ta właśnie rosnąca presja konsumentów czy inwestorów, która sprawia, że zaczynają na ten temat myśleć, zaczynają rozmawiać. Nie pomogło oczywiście ten kryzys na rynku voluntary carbon market, bo właśnie teraz sobie myślą, miałem zainwestować, chciałem coś zrobić, a tu takie jednostki, więc jakby to też jest pewnie to spowolnienie. Natomiast na tle Europy na pewno jesteśmy krajem, gdzie jest najmniej tego typu projektów, ale myślę, że to też się powoli zmienia. Jest coraz więcej inicjatyw, które dają nadzieję, że to się zmieni. Ułatwią też jakby z jednej strony inwestowanie i kupowanie offsetów, a z drugiej strony też pozyskiwanie tych jakościowych offsetów. No bo właśnie, bo to też co mówiliśmy, warto kupić jakościowe offsety. Europa, bo też myślę, że warto się odnieść, czy będą regulowane, czy nie. No voluntary carbon market z założenia ma być tym rynkiem nieregulowanym, więc nawet te oczekiwania, że coś się w tym kierunku zmieni, raczej nie będzie to jakby tego rezultatu. Są za to dobrowolne standardy i jest kilka takich znanych standardów, między innymi jeden z nich wydany przez Oxford University, które mówią, co to znaczy właśnie jakościowy offset, jak trzeba zbudować cały system, na jakich pryncypiach się oprzeć, żeby móc powiedzieć, te jednostki są wiarygodne, sprawdzone, wygenerowane w ramach pewnych procedur, gdzie jedna strona i druga strona wiedzą, jedna co sprzedaje, druga co kupuje i myślę, że to będzie ten kierunek. Ugruntujemy to, Europa gdzieś tam też chce nadać, Komisja Europejska pracuje, żeby nadać ramy tego typu jednostkom, zwłaszcza tym z CCS-ów, ale nigdy to nie będzie regulowane, tak jak na przykład ETS i handel uprawnieniami do emisji. Wspomniałaś ważną rzecz, tak już na zakończenie, bo to było ostatnie nasze pytanie na tym spotkaniu, że science-based solutions muszą być. To muszą być wszystko zweryfikowane naukowo, projekty oparte na założeniach naukowych, które są zweryfikowane, a nie trochę na takim, nazwijmy to, dobrym marketingu. Obietnicach bez pokrycia, tak. I takich łatwych rozwiązaniach, bo wiemy o tym, że to jesteśmy na tym etapie, że to wymaga jednak dużych nakładów pracy, a nie szukania drogi bardzo, bardzo na skrót. I myślę, że też wiedzy. To też to widać na polskim rynku, że jeżeli powstają inicjatywy, to też jedne powstają wartościowe, inne na zasadzie marketingu. Warto oddzielić jedne od drugich, a do tego się przydaje wiedza i właśnie ta edukacja w tym kierunku. Justyna, uprzejmie dziękuję za rozmowę. Bardzo nam było miło. Widzimy się pewnie niedługo na kolejnej odsłonie, bo rynek dynamiczny. Serdecznie Państwu dziękujemy za oglądanie materiału. Zapraszamy do komentowania i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu. Niezmiernie miło mi być właśnie po raz kolejny gościem w tym projekcie i chyba do zobaczenia rzeczywiście, bo temat teraz gorący.